5 nowości ze świata sztucznej inteligencji. Nowy potężny model AI, który jest konkurentem dla płatnego czatu GPT. Jak sztuczna inteligencja walczy z cyberprzestępcami i oszustami? Nowy model generuje muzykę, która śpiewa już zupełnie jak człowiek. Teraz nie odróżnisz, czy to robot. Oraz 2 nowości w Cloud AI. To wszystko pokażę Ci w dzisiejszym odcinku. Zaczynajmy. Marco O1 to nowy, duży model sztucznej inteligencji, który ma być konkurencyjny właśnie dla tych płatnych premium czatów GPT serii O1. Na tej stronie możemy przeczytać, jak on dokładnie działa. Ja nie będę chodził w szczegóły, żeby nie zanudzić tutaj niepasjonatów tematu, ale podpowiem, że można go także uruchomić na własnym komputerze. Pokażesz metodę na wnuczka, gdzie oszuści dzwonią do starszych osób i podszywając się pod członków rodziny próbują wyłudzić jakieś pieniądze na rzekomą pomoc. Daisy, tak nazywa się wirtualna babcia AI, której zadaniem jest odbieranie połączeń od potencjalnych oszustów. Jej zadaniem jest rozmawianie jak najdłużej z oszustami, tak aby w tym czasie nie mogli po prostu dzwonić i oszukiwać, naciągać innych starszych osób. Co ciekawe, twórcy tej aplikacji wzorowali się na swoich babciach, tak aby pomóc jak najlepiej właśnie je zabezpieczyć. A z kolei z drugiej strony pomagali im podobno także oszuści, którzy skruszyli się i chcieli jednak stanąć po tej dobrej stronie mocy. Ciężko powiedzieć, że to koniec tego typu oszustw, ale dobry krok w kierunku ograniczenia takich działań. Suno AI to chyba najpopularniejsza platforma do generowania muzyki, a w zasadzie pełnych piosenek, bo stworzona zarówno podkład muzyczny, jak i tekst, a następnie wszystko zaśpiewa. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak samodzielnie stworzyć taką piosenkę, to u mnie na kanale jest taki poradnik, link wrzucam oczywiście w opisie. W tym momencie mamy dostępną już wersję 4, która można powiedzieć, że jest przełomowa, jeśli chodzi o jakość śpiewanego dźwięku, śpiewanej melodii. Tutaj mamy szczegółowe informacje, jednak my posłuchajmy sobie, jak to wszystko brzmi. Odpalamy więc pierwszą piosenkę. Yeah. Say blood thicker than water. But what about the tears, though? Hey, baby. Let me tell you something. Listen up. From the moment I saw you, the moment it was like. Tell him what it was like. Every day's a gift when you are. Naprawdę pod niesamowitym wrażeniem tego, jak już w tym momencie sztuczna inteligencja może zaśpiewać, bo myślę, że spokojnie tak można już to śpiewem nazwać. W tym momencie wersja 4 Suno AI jest dostępna tylko w planie płatnym, ale on zaczyna się już od $10, tak więc jeśli chcesz tworzyć piosenki, a jeszcze dodatkowo na nich zarabiać, to to właśnie w tych płatnych planach jest to możliwe. W Cloud AI, czyli moim ulubionym asystencie sztucznej inteligencji, mamy 2 konkretne, potężne nowości. Zaczniemy od pierwszej. Kiedy jesteśmy już na stronie Cloud AI, to tutaj w okienku czatu, prawym dolnym narożniku, mamy właśnie nasze nowe funkcje. Między innymi mamy możliwość tutaj teraz analizowania, a także tworzenia wykresów konkretnych dokumentów. Jest to ciekawa opcja. Oczywiście tutaj dodam, że Cloud wcześniej już potrafił bardzo dobrze radzić sobie z analizą danych, co wykazałem m.in. w moim teście porównawczym, m.in. z czatem GPT. Link do filmu oczywiście też wrzucę w opisie. Druga opcja to rozwiązywanie zaawansowanych działań matematycznych. Też ciekawe rozwiązanie. Ja akurat z takich nie korzystam, dlatego tej funkcji sobie nie aktywowałem. Tutaj w tym miejscu jest wyłączona. Jeśli chcesz aktywować sobie właśnie opcje analityczne, analizy danych i tworzenie takich dynamicznych wykresów, to aktywuj je klikając tutaj w on. Poprosiłem tutaj w skrócie sztuczną inteligencję, aby stworzyła dla mnie prosty wykres przedstawiający, ile ludzi jest w Polsce, ile z tego stanowią dzieci, osoby dorosłe, no i ile osoby na emeryturze. Mamy tutaj już przygotowany oczywiście wcześniej nasz kod. Tutaj w tym miejscu mamy już gotowy teraz ładny wykres z analizą danych. Wykres jest gotowy, ładnie wszystko się tutaj prezentuje, można sobie zaznaczyć te elementy. Mamy opis, legendę. No, według mnie wygląda fajnie, oczywiście był to taki banalny przykład, aby tylko pokazać, jak to działa. Druga świetna nowa funkcja w Cloud AI to możliwość tworzenia treści w Twoim stylu. Wiem, oczywiście wcześniej też było to możliwe, jednak w bardziej zaawansowany sposób. Trzeba było dostarczyć do sztucznej inteligencji, do czatu GPT, Cloud czy innego narzędzia właśnie próbki swoich treści. W stylu odpowiedzi możemy używać do różnych treści. Na przykład możemy prosić, aby treść była maksymalnie skrócona, możemy prosić, aby była matematyczna i analityczna,
albo obszerna rozbudowana na przykład treść na bloga. Ta opcja jest dostępna tutaj obok możliwości przełączania się między modelami. Kiedy klikniesz w tą pozycję, mamy już kilka domyślnych modeli, z których możemy skorzystać, czyli między innymi właśnie na przykład ton formalny. Klikając w ten przycisk, który nam się podświetli tutaj na pomarańczowo, możemy stworzyć własny styl pisania lub edytować już wcześniej przygotowane. Zobacz, jak możesz teraz stworzyć własny taki styl. Klikamy tutaj Create Custom Style i mamy dwie możliwości. Pierwsza z nich to przesłanie właśnie naszych treści, artykułów z bloga, postów z Facebooka i innych materiałów, które po prostu pokażą sztucznej inteligencji, w jaki sposób ma tworzyć, na czym ma się wzorować. Ja pokażę Ci, jak to zrobić właśnie w drugim. Tutaj mamy różne zakładki, w których możemy określić, jak ma reagować nasz czat, co on ma właściwie robić. No i tutaj możesz opisać coś w stylu: używaj bardzo prostego języka, tłumacz w ciekawy sposób proste zagadnienia, możesz prosić, aby docierał do jakiejś konkretnej grupy odbiorców, używał stylu profesjonalnego, czy też właśnie casualowego do tworzenia treści, albo wzorował się właśnie na przykład na jakichś słynnych copywriterach czy innych pisarzach. Po zatwierdzeniu w łatwy sposób możemy się tutaj przełączać, wybierając któryś z przygotowanych wcześniej styli. Daj znać, co myślisz o tego typu rozwiązaniu, a jeśli masz jakiś sprawdzony sposób, jak chronić starsze osoby przed tego typu oszustwami, to podziel się nim w komentarzu. Może uda się komuś dzięki temu pomóc. To już wszystko, co dla Ciebie na dzisiaj przygotowałem. Pamiętaj, więcej praktycznej wiedzy o sztucznej inteligencji znajdziesz oczywiście u mnie na kanale. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!